No hej, witam Was. Jestem w podziemiach, gdzie można wejść na metro, przy autobusy, tramwaje i tym podobne. Bardzo blisko dworca Budapeszt Nugati, z którego wczoraj wysiadłem. Takie miejsca handlowe. Mamy 18:31. Muszę jakąś kawkę ogarnąć, zrobić filmik z dworca, na razie z tego podziemia. No jest, pogoda mi dopisuje, jest ciepło, tu widać można na linię numer 3. Polecam przejechać się jedynką. Ogólnie polecam odwiedzić Budapeszt, no fajne miejsca. Fajnie zaczepiają w wiadomym celu. I'm sorry. No niestety dużo jest osób bezdomnych, szepczących, jak to chyba w większości stolic świata. Nie no ładnie miejsce takie podziemia, ale my chcemy ogarnąć jak sam dworzec, no przejścia podziemne to będzie oddzielny filmik i dworzec będzie oddzielnym. Węgierki, ładne dziewczyny, ładne. Gdzie na sam dworzec? Jak taki dworzec częściowo-końcowy, częściowo nie. Pochodzimy, popatrzymy tutaj. Następna wyprawa to będzie Czechy. Ostrawa. A tu tylko na 3, myślałem, że tu można na więcej stacji metra. Wczoraj coś źle skapnąłem. Bo tam gdzie ja nocuję, to nie, dwójką można dojechać. A tu metro 3. Dobra, jeszcze nie tak. O, Budapeszt Nugati. No jest taki lekki syfik. Okej. Tu jest jakiś market. Jakieś centrum ala handlowe. Nie, centra zakupowe to mnie mało interesują. A, gdzieś tam przechodziłem, ale nie miałem akurat wtedy telefonu, to kręcili film. Praha. Warszawa Wschodnia. Ja 19:29 za godzinę. Ja nie pani Maju, co tu są, jest nieco opóźniony. O.
od 11 do 17. No. I tu jest wozy, ale to rozróżnimy już jako oddzielny film. Na tym kończymy część podziemną, bo wyszliśmy na zewnątrz.